Budowa dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej Kalina rozpoczęła się w 1959 roku. Był to wówczas pierwszy zakład specjalny dla przewlekle chorych w ówczesnym województwie białostockim. Swą historię utkaną z ludzkich losów instytucja zaczęła budować w 1963 roku, tuż po świętach Bożego Narodzenia. Mieszkam tu, nie będę ukrywać, 57 lat. Przyjechałam. Jak młoda osoba, tu nie było w ogóle młodych, wszystko starsze, nie było z kim porozmawiać, nic, ale właśnie pani Ewa, moja jedyna taka koleżanka, przyjaciółka, bo tak prawie z tych samych stron pochodzimy. No, a to starsze osoby, pani redaktor, te łóżka, takie żelazne, takie szpitalne. Toalety, pani redaktor, na korytarzu, trzy kabiny, z których korzystali i mężczyźni, i kobiety. Łazienka jedna tylko była. No, obskurnie mnie to, no ale to były inne czasy. No, pamiętam ten dzień pierwszy. Pamiętam tę noc, jak przepłakałam. No cóż, na mnie pierwsze wrażenie to, no, zobaczyłam starszych osób dużo, spotkanie takie. Poza tym przyszli na świetlicę zobaczyć, kto to przybył w ogóle. Ja byłam młodziutka wtedy jeszcze. No, warunki były, no takie jeszcze trochę, były dobre, no bo na tamte czasy były dobre. Ale były metalowe łóżka, były krzesełka drewniane. No, wtedy przyjmowały mi siostry zakonne, pracowały. Nie powiem, dobrze mnie przyjęli. Prace zmierzające do uczynienia terenu wokół budynku i samego obiektu bardziej przyjaznym dla podopiecznych trwały dość długo. Wiosną 1964 roku powstała pierwsza droga gospodarcza, pojawiły się pierwsze drzewa i grządki stanowiące zaczątek dzisiejszego urokliwego ogrodu. Przybyła nowa dyrektor, pani Zarębska, świętej pamięci. Ona zaczęła bardziej tak udomawiać wszystko. Tapczeniki zakupili, dywaniki, firanki na okna, bo nie było wtedy, tam tylko taka sztora wisiała. No tak bardziej udomawiali to wszystko. Nastrój robili takie bardziej domowe. W budynku pojawiły się windy. No, zaczęli jakoś tworzyć rehabilitację mini u nas. Babkujki jakieś tam wykombinowali i tam ćwiczenia, jakieś aparaty trochę. Terapię zajęciową zaczęli dalej rozwijać. Też jakiś pokoik wykombinowali, zatrudnili panią, która siedziała, wyszywała, dziergała szydełkiem. No i tam mieszkańcy schodzili się, kaweczkę, herbatkę pili, razem siedzieli. A wokół budynku wydzielono skrawki ziemi, na których zachęcani przez personel podopieczni mogli w ramach działań terapeutycznych uprawiać kwiaty i warzywa. Tak narodziła się tutaj pierwsza forma terapii zajęciowej, o której w latach 60. ubiegłego stulecia jeszcze nikt nie słyszał. Placówka należała do wzorcowych jak na ówczesne standardy, a efekty organizowanych tu konferencji oraz prowadzonych pod kierunkiem doktora Wojciecha Pendicha badań naukowych nad schorzeniami seniorów zostawiały swój ślad w fachowej literaturze i rozwoju geriatrii. Kalina przez lata stawała się coraz bardziej funkcjonalnym miejscem. Powstał tu punkt apteczny, zakład fryzjerski, z czasem pojawiła się biblioteka, a nawet niewielki sklepik. Dbano tu również o sferę duchową podopiecznych. Pierwszym kapłanem sprawującym opiekę duszpasterską był tutaj ksiądz Kazimierz Hammerschmidt. W latach 70. dołączył kapłan prawosławny. Pacjentów troską otaczał personel, który poza ciężką fizyczną pracą wkładał do swych działań ogrom empatii, serca, pasji i cierpliwości, jakich wymagali podopieczni doświadczani trudami chorób i sędziwego wieku. Jak skuteczne były starania pracowników, świadczy chociażby fakt, że na początku lat 80. świętowano tutaj 104. rocznicę urodzin jednego z pensjonariuszy. Przez 60 lat istnienia Kalina wielokrotnie świętowała setne urodziny podopiecznych. Doskonale to świadczy o jakości opieki. Były tu także zawierane związki małżeńskie. Jednak każde życie kiedyś się kończy.
W połowie lat 80. na terenie obecnej Kaliny wybudowano dom przedpogrzebowy. W kolejnej dekadzie budynek zamieszkiwany przez podopiecznych poddano gruntownemu remontowi. W 1992 roku z mapy Suwałk zniknął zakład dla przewlekle chorych. Decyzją wojewody suwalskiego zmieniono statut placówki, która stała się domem pomocy społecznej. W ślad za tą zmianą pojawiły się nowe, niezbędne inwestycje, które miały poprawić warunki bytowe i terapeutyczne. Powstał tu pawilon rehabilitacyjny, kaplica, ale i kawiarnia. Budynek zaopatrzono w przeciwpożarowy system alarmowy. Pomimo inwestycji, po kryzysowych latach przełomu ustrojowego, Kalina na koniec tysiąclecia nie nadążała za szybko zmieniającymi się standardami opieki nad mieszkańcami. Placówka wymagała rewolucji na miarę czasów i oczekiwań podopiecznych, ale też pracowników. Weszło nowe rozporządzenie, które wymuszało jak gdyby pewnego rodzaju spełnienie standardów dla funkcjonowania domów pomocy społecznej. Wówczas powstał program naprawczy, którego celem było dążenie do wypracowania standardów, które były zawarte w rozporządzeniu, celem otrzymania gdyby pozwolenia wojewody na funkcjonowanie domu pomocy społecznej. Pani dyrektor, pani Krystyna Jaśkiewicz napisała program naprawczy, pozyskała pieniądze zarówno tutaj z Urzędu Miasta, jak i z PFRON-u na modernizację domu pomocy społecznej i dostosowanie do obowiązujących standardów. Obrazy zarejestrowane w tamtych latach dowodzą, jak trudno było tu żyć, leczyć i pracować. Prócz osób związanych z DPS chyba niewielu wierzyło w tę przemianę, ale Krystyna Jaśkiewicz umiała otworzyć każde drzwi, każde serce i wlać w nie przekonanie, że w to miejsce warto i trzeba inwestować. Widzieliśmy determinację w oczach ówczesnej dyrekcji, wiedzieliśmy, że to się uda. Pani Jaśkiewicz przyszła, dyrektor. Ona tu zrobiła bardzo duży remont. Przeprowadziła remont, pozyskiwała pieniędzy wszędzie, funduszów. No i ten był remont, to był remont, wielki remont. Ja miałam tu remonty różne, ale to był wielki remont. Ale my tam mieszkaliśmy. My nic nie odczuliśmy za wiele. Bo podsłaniali, podgradzali, pomieszczali nas. Nigdzie nas nie wybudzili. Mieszkaliśmy i remont przeżyliśmy. Rzeczywiście bardzo trudno było opracować, że tak powiem, w pomieszczeniu, w którym trwają prace remontowe, a trzeba powiedzieć, że te prace remontowe dość długo trwały, tak? No bo tak jak powiedziałam, trzeba było dostosować do wymogów, do standardów, czyli pokoje musiały być jedno, dwu, maksymalnie trzyosobowe. Musiało powstać zaplecze całe rehabilitacyjne, zaplecze terapeutyczne, co naprawdę było przeogromne przedsięwzięcie. Mieszkańcy wtedy właśnie nadali placówce nazwę Kalina, czerpiąc inspirację może ze słowiańskiej symboliki mówiącej o szczęściu, a może z ludowych wierzeń w magiczną moc krzewu mającego gwarantować bezpieczeństwo. 5 lat później Kalina naprawdę rozkwitła. Bardziej się zaczęła jeszcze rozwijać terapia. Pani Jaśkiewicz tak nakładała, żeby tą terapię jeszcze bardziej rozwinąć. Było po remoncie, było pomieszczeń. To więcej zrobiła. No i rehabilitacja oczywiście mamy rozwinięta. I tak korzystamy z tego wszystkiego. Dzisiejsza Kalina tętni życiem. Niepowtarzalne rękodzielnictwo, malarstwo zdobiące wnętrza rozbudowanego obiektu, wygodne pokoje z węzłami sanitarnymi, domowa atmosfera idą w parze z należytą opieką pełną troski, rehabilitacją, kołami zainteresowań, odkrywaniem pasji i talentów, jakimi obdarzeni są mieszkańcy. Zajmuję się muzyką. Ja na organach gram. Tak. Ja gram na organach. No, bo tu w terapii, no, ja nie, tam też zajeżdżam, ale ja gram na organach. Ja lubię bardzo śpiewać i grać. Mamy organy w kaplicy. To przywiezione z Darłów, chyba nie wiem, z Holandii czy tam z Niemiec. I tam gram. Na mszy świętej gram. Tak. Kalina jest organizatorem kilku cyklicznych wydarzeń, wśród których prym wiodą animacje teatralne. W
przeglądach dorobku artystycznego pensjonariuszy udział biorą również liczni goście, bo idea integracji przyświeca tutaj każdemu działaniu. Dzięki temu mieszkańcy poszerzają swoje kontakty, dzielą się doświadczeniami, uczą się od siebie i rozwijają swe pasje. Ale integracja to nie tylko współpraca między podobnymi placówkami. Kalina stale otwiera swe drzwi dla gości. Jedną z największych dorocznych imprez jest bieg integracyjny, w którym udział wziąć może każdy. Startują w nim zarówno sędziwi wiekiem, ale młodzi duchem zawodnicy i dzieciaki z suwalskich podstawówek. W dzisiejszych naszych biegach najmłodszy uczestnik ma 8 lat, najstarszy uczestnik, można powiedzieć senior, 87. Wszyscy bawią się znakomicie, pokonując własne słabości, a na końcu każdy może cieszyć się medalowym trofeum. Pani wygrała. Dziękuję. To było moje marzenie zawsze zwyciężyć. Zawsze jestem osobą, która dąży do celu. Żeby ludziom się milej biegło. No właśnie, żeby ludziom się milej biegło. A ja je. To wasze kibicowanie, te oklaski, te pompony, te wasze okrzyki. Jak to pomaga zawodnikom? Ja myślę, że bardzo. A kiedy cichnie gwar kibiców i gości, nikt i nic nie zakłóca towarzyskich spotkań, pogawędek, spacerów. Dom słynie z ciepłej, wręcz rodzinnej atmosfery, pięknego otoczenia, bogatej oferty terapii zajęciowej odbywającej się w kilku różnorodnych pracowniach. Od tkackiej, stolarskiej, przez malarską, aż po muzykoterapię. Zaczęliśmy poszukiwać w każdym z mieszkańców ich potencjału, czyli odkrywać ich umiejętności, zdolności i predyspozycje, no i organizować czas własny. I wówczas okazało się, że mieszkańcy potrafią malować, mieszkańcy potrafią pięknie śpiewać. Mimo swojego, że tak powiem, sędziwego wieku, przepięknie odgrywają różnego rodzaju role, więc powstały zespoły teatralne. Myślę, że to był taki okres, gdzie jest, nadal jest to czas, w którym ludzie chcą aktywnie spędzać to, że tak powiem, to swoją jesień życia. Równie szeroki jest wachlarz działań terapeutycznych. Od profesjonalnej opieki medycznej i pielęgniarskiej, poprzez różnorodne działania usprawniające, łącznie z rehabilitacją przyłóżkową i psychoterapią. Dom oferuje mieszkańcom zróżnicowane diety, komfortowe pokoje, zarówno w te, w których przebywają mieszkańcy, jak i pokoje, z których mogą korzystać goście, a także szeroki wachlarz usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, a także dostęp do biblioteki, do czytelni. Chcę również powiedzieć, że osoby, które przebywają u nas w Domu Pomocy Społecznej, mają zapewnioną opiekę oraz otrzymują wsparcie. Opiekę realizuje zespół osób profesjonalnie do tego przygotowanych. Staramy się, żeby wachlarz tych usług, które oferujemy, dostosowany był do potrzeb każdego podopiecznego. Pani dyrektor nami się zajmuje, bardzo się zajmuje, rozmawia z nami. No i czy jakieś, ktoś ma jakieś problemy, kłopoty, czy co, to rozwiązuje. Tak samo, no i mamy pani kierownik do terapii zajęciowych, to też. Nie, a cóż tu do zmiany? Jest tu pani redaktor, nie ma nic do zmiany. My tu wszystko mamy tak, jak się należy, naprawdę. Był rodzinny dom, a to jest drugi mój dom. I tu zostałam i tu żyję. Nie wyobrażam sobie zostawić tutaj tych ludzi, znajomych, personel, z którym jestem zżyta. To jest moja rodzina.